serdecznie, no bo w końcu przedświątecznie. Słuchajcie, tak, chodzę po sklepach, włączam sobie czasami radio i słyszę takie dzyń, 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 dzwoń, dzwoneczko, dzwoń, prawda? Atmosfera świąt narasta, wszystko będzie bardzo fajnie. Tylko jak sobie przypomnę, co się dzieje w świętach, po świętach, szczególnie jak pacjenci mi relacjonują, to bardziej słyszę takie coś jak przelewanie i prukanie, przelewanie i prukanie. Ja bardzo lubię manam, ale może nie w takim wydaniu. Do czego zmierzam? Do tego, słuchajcie, że warto by było tak spędzić te święta, żeby tej ciąży spożywczej za bardzo nie odczuć, tak? Ta ciąża, powiedzmy, we wzdmie człowieka, chłe. Potem człowiek to wypruka, wydali i będzie spokój. Ale czasami to rzeczywiście mogą być dużo gorsze następstwa. I o tym właśnie dzisiaj powiem, co robić, żeby tak się nie stało. Teraz tak, dlaczego akurat w te święta mamy te przelewanie i prukanie, a na przykład na Wielkanoc nie? Dlatego, że na święta wielkanocne na ogół jemy bardzo podobne rzeczy, które jedliśmy w ciągu roku. Tam chleb się je mało, ale się je. Wędliny, pasztety, jajka. Niektórzy też pochłaniają ciasta. No, tak jedzą, no po prostu jest. Ale to generalnie jedzenie jest podobne do tego, co żeśmy jedli normalnie w ciągu roku. Natomiast podczas Wigilii Bożego Narodzenia i przed święta jemy rzeczy trochę inne, szczególnie na Wigilię, prawda? Dlatego, że to są postne potrawy, taka pusta w różnych odmianach, z olejem lnianym, który rzadko jemy, lepiej nie podgrzewać, o tym oddzielna rozmowa. Pierogi, część osób nie je tych pierogów, dużo ryb, jesteśmy zarzuceni tymi rybami, one są zdrowe, ale czasami co za dużo, to niezdrowo. W związku z tym, co zrobić, żeby te dolegliwości żołądkowe były mniejsze, to raz, a te dolegliwości związane z niewydolnością krążenia drugie. Po pierwsze, jak będziecie przyrządzać te rzeczy, no parę dni wcześniej się przyrządza, na przykład kapusta jest dużo fajniejsza, jak się ją, słuchajcie, parę razy pogotuje. Czyli już gotuje się kapusta parę godzin, spróbujcie, troszkę zjedzcie, uszczknijcie. Najwyżej, jak bardzo będzie, dorzucicie trochę więcej. Ale przyzwyczajcie te jelita do tych innych potraw. Przyzwyczajanie jelit do pierogów... No, kwestia dyskusyjna, bo często jak ktoś nie jadł chleba, kasz i takich innych rzeczy i nagle zacznie jeść te rzeczy mączne, to tak czy inaczej będzie miał rewolucję w jelitach i tego raczej nie uniknie. Natomiast też dużo osób mało ryb je w ciągu roku i potem się rzuca na te ryby. One też się troszkę trawią inaczej. Śledzia mamy w oliwie, potem mamy karpia gotowanego. Dużo tego jest. Dlatego warto tych wiktuałów popróbować wcześniej, przyzwyczaić jelita. A druga rzecz jest taka, że te osoby, które mają to serce już, powiedzmy, styrane, czy przez zastawki chore, czy są po zawale i mają niedolność serca, prawda? Czy zaburzenia rytmu serca, to tym osobom proponuję, żeby jednak zjadły śniadanie, bo nie wszyscy jedzą śniadanie w Wigilię, po prostu poszczą sobie aż do kolacji. Niech to będzie jakieś takie późne śniadanie, jak chcą utrzymać tradycję. I potem ta kolacja niech będzie taka wczesna. Około 15:30 jest zachód słońca, w związku z tym można już sobie usiąść i spokojnie to zajadać sobie, prawda, kolacyjkę. I róbcie to powoli. Słuchajcie, tutaj mówi tradycja, żeby skosztować wszystkich potraw. I tu wraz klucz to jest właśnie to kosztowanie. Jak skosztujecie tylko każdej potrawy po trochu i się jeszcze nie najecie, no to potem możecie, że tak powiem, dopchać się najpyszniejszą potrawą. Dobrze, żeby to nie był deser, tak? Jakaś tam kutia czy jakiś inny makowiec, no bo to jest smaczne. Ale wiadomo, szczególnie osób, którzy mają już chore serduszko, na ogół mają stany przedcukrzycowe lub jakieś tam inne choroby, w związku z tym tutaj ostrożnie, ostrożnie z tymi deserami. Inne rzeczy są pyszne, smaczne, na tym się może skupmy. Natomiast bardzo powoli jedzcie, dlatego, że jeżeli się nagle rzucicie na jedzenie, to pamiętajcie, że szczególnie wiele z Was osób, z tych starszych, bierze lekcie moczopędne, w związku z tym ilość krwi macie taką na ogół troszkę za mało w sobie. I nagle jak się przejecie, krew jeszcze odpłynie z całego człowieka do jelit, to zabraknie Wam tej krwi i serce zacznie szybciej pompować tą krew, bo wszędzie będzie chciało je dopompować. W związku z tym u osób z tymi chorobami serca to może być po prostu niebezpieczne. W związku z tym nawodnijcie się dzień wcześniej tego dnia troszeczkę więcej niż zwykle. Potem zjedzcie bardzo powoli ten posiłek, nie popijając go najlepiej. I wtedy macie sporą szansę, że te święta będą w końcu spokojne, bo to, co ja pamiętam, jak dyżurowałem, słuchajcie, wiele lat temu w szpitalach, najgorszym dniem do dyżurowania był 26 grudnia. Dlaczego?
Dlatego, że 24, jak się ludzie przejedli, no to jeszcze wytrzymali to jakoś. Parę osób się trafiło. 25, no też się przejedli, ale jakoś tam wytrzymamy, może do poświęta. A 26 już ludzie nie wytrzymywali, bo się rzeczywiście fatalnie czuli, bo mimo złego stanu poczucia dalej, no bo jest, to trzeba zjeść, no przecież się zepsuje. Zapominają ludzie, że mają, że tak powiem, lodówki, tak? Zamrażarki. I wtedy rzeczywiście już pękają oni w szwach i potem szpitale pękają w szwach i oddziały, bo pacjenci się nie mieszczą. Słuchajcie, horror rzeczywiście, nie lubiłem tego dnia dyżurować, no bo to rzeczywiście raz, że rodzinne święta, a jako człowiek młody, no to wiadomo, dostawał święta, często nawet Wigilię. Ale powiedzmy, ten 26 to był najgorszy, bo to ten drugi dzień, kiedy ludzie po prostu już po prostu do tego szpitala trafiali, oknami walili i drzwiami i tak dalej. W związku z tym to nie był dobry dzień i jeżeli się źle poczujecie, to nie czekajcie do 26, bo będziecie mieli wtedy długo, długo czas oczekiwania w szpitalu. Lepiej jeść powoli i nie chorować. Życzenia świąteczne Wam złożę pewnie za niebawem, a na razie słuchajcie, życzę Wam wesołego, smacznego przedświęcia, przedświąteczności. O, i miłych zakupów, wąchania i smakowania wiktuałów. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa.